Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do gry Diamond Run. To jest właśnie demko tej gry. Jest ona bliźniaczo podobna do innego tytułu, który był już pokazywany tutaj na naszym kanale, a mianowicie Boulder Dash. W zasadzie jest to chyba replika, tylko że na automaty arcade. No i wydana chyba przez inną firmę. Także wiadomo, o co chodzi. Wrzucamy jakieś tam, powiedzmy sobie, żetoniki i próbujemy. Aha, tu jest ludzik, dobra, bo nie widziałem na początku, gdzie on jest. Czekajcie, pierwszą rzeczą, którą mam zrobić, to chyba dojść do wyjścia, z tego co ja rozumiem. Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Aha, i po drodze chyba te kuleczki zjadać. Nie, tego się nie da zjeść, tych kuleczek. Musimy najpierw wyczaić mechanikę tej gry. Oj! I siebie rozwaliłem. To czerwone to chyba bomba jest, z tego co wynika. Nie wiem, bo ja w to nie grałem jeszcze. Przy was to jest pierwszy raz. A nie! Czekajcie, to mnie pająk pożarł. Czyli po prostu nie możemy do tego dochodzić, do tych stworów, bo one nas zeżrą. Dobra, 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 dobra. Skoro tak sytuacja wygląda, to już rozumiem. No dobra, to chodźmy w takim razie. Czekajcie, wyjść nie mogę. Czyli co, ja muszę to... Nie no, nie rozumiem tego do końca. Wydawało mi się, że trzeba to... wyjść do tego wyjścia, ale... Chyba nie do końca. A, i teraz mam zbierać diamenciki. No to troszeczkę zasada inna niż miało to miejsce w Boulder Dashu. To żebym teraz narobił. Diamenciki wprawdzie zebrałem, ale jak ja mam się do wyjścia dostać? Tu może być problem, słuchajcie. A nie, czekajcie. Tu nie. Po prostu mam iść dalej. Dobra. Spoko. Myślałem, że trzeba się cofnąć tam do wejścia, ale tu przecież mamy przejście dalej. Że nie ma takiej konieczności. Tędy przejdźmy. A, i siebie rozwaliłem przy okazji, no nie. Czyli co, od początku zaczynam? No na to by wychodziło. Bo na razie tutaj mamy, no dobra. Skoro tak, to niech będzie tak. No nie! Dobra.
Aha, tu jeszcze jedna jest bomba. Dobra. Rozwaliła mur. No i teraz musimy się trzy razy zastanowić, za czym zrobimy jeden ruch. Najpierw pozbierajmy to, co jest do wzięcia od tak sobie. A potem będziemy myśleć, co dalej. Diamencik mi rozwaliło przy okazji. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Czekajcie, to teraz może przejdźmy sobie tędy. Jakieś tam diamenty wyprodukowane zostały, czy nie? Nie. Niedobrze, niedobrze. No tak, i po mnie. No dobra, kontynuacja niech będzie. No powiem wam, że gra tu wymaga niestety głębokiego zastanowienia się, co zrobić. Trudniejsze od Boulder Dasha. Myślałem, że nie będzie taka trudna, ale niestety jest. Trudniejsza niż przypuszczałem. No nic, lecimy z tym koksem. Tego nie będziemy dotykać. A dobra, uciekamy. No i tu idziemy na prawo. No dobra, zaczynamy od góry. Bo zjedzenie góry niczym nam nie grozi. Niebezpiecznym. No i bierzemy teraz ten tutaj. Dobra. No tutaj to będzie z tym, to będzie prosto. Dobra. I teraz musimy, słuchajcie. To się da przegryźć? Nie, tego zielonego się nie da przegryźć. No ale nic, dobra. Zrobimy to w ten sposób. Tu podkopiemy. Oj! Źle zrobiłem chyba. Źle, 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 źle. Nawet kiedy jeszcze teraz bym chciał tą bombkę, która jest nade mną, no to znowuż tutaj... Ale muszę w takim to układzie zrzucić tą, która jest... Ha, 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 ha. Tutaj o tą chyba. I teraz patrzcie. I to... Ha, czy to coś dało? O, one się rozpełzły. Ale to nie jest taki zły pomysł. Dobra. Dobra. Mamy trochę diamencików. Nie! Nie! No słabo. Dobra.
zbieramy. No i idziemy dalej. Tu wyżremy pod spodem. Tu też wyżremy. Czekajcie, tutaj musimy jeszcze, no bo pierwsze... Tu jeszcze tak... O, i źle zrobiliśmy. Ale zrobimy to inaczej. No i co, robale? Ha? Patrzcie, jak się rozpełzły. Muszę wiać, niestety. No, to nie było chyba dobre. Posunięcie. No nie! Aj. O! No nie. Czekajcie, to... no i siebie zamieniłem też w diamenty. No fajnie. O kurczę. Gra jest bardziej skomplikowana niż przypuszczałem. Myślałem, że to prościutka gra. Mówię, bulderdasza drugiego zrobili. A tu nie do końca. A, do czego to zamieniło mnie w te... Co ja zrobiłem nie tak? Pająk mnie dojechał, czy co? Za wcześnie wystartowałem? No dobra. O, masz. No to narobiłem. Próbujemy. Dobra. No i dobra. No teraz to. Ojejku. No nie. Jeszcze raz. O, narobiłem.
Dobra. O. No nie. Jeszcze raz. Dobra. W górę. Dobra. No i tutaj tyle. O, teraz trzeba chwilę pomyśleć, jak załatwić tą część. A może pójdźmy dalej, najpierw zobaczmy, co tam dalej jest jeszcze. Ho, ho, ho. Ile tego towarzystwa tutaj. O, ale mamy tutaj diamenciki, więc można się nimi posilić. Dobra. Co mamy tutaj? Aha, czyli żeśmy zatoczyli jak gdyby... A tu mamy wyjście chyba, nie? Albo i nie, bo nie możemy w to wyjść. Chyba, żeby dopiero to wyjście się uaktywniało w momencie, kiedy zakończymy daną misję. Może to i o to chodzi. Nie, no kurczę. Chciałem do góry i co, nie zdążyłem uciec? Przecież się nawet na chwilę nie zatrzymałem. Ajajaj. Nie, no nie rozumiem tego do końca. Przecież... Nie zatrzymałem się. Gdybym się zatrzymał, no to by spadło faktycznie na mnie. Ale myśmy szli dalej. Nie wiem. Dziwne trochę. Tu zrobimy sobie najpierw może przestrzeń. Będzie chyba łatwiej. O! Świetnie. I teraz co? I teraz pojedziemy sobie tutaj. Dobra. No i zobaczmy, co tu się stanie. Nie, no one wylazły. Dobra, czekajcie. Wariant B. Musimy teraz szybko to zeżreć, żeby to spadło nam i rozwaliło te pająki, no bo co mam zrobić innego? No chodźcie tu, chodźcie.
A one wcale nie chcą iść. Chociaż tu mamy ich parę, no dobra. O, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem? Masakra. Dobra. Kończymy w takim razie tą zabawę. Na dzień dzisiejszy to byłoby tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do kolejnej rozgrywki. No i cóż, na razie. Pa!